Kolejnym fundamentem, jedenastym z naszego cyklu, jest małżeństwo i rodzina. W pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, od 21 do 24 jest napisane tak. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber, wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Boży zamysł dla małżeństwa to mąż i żona. Brzmi to banalnie, ale w dzisiejszym czasie jest to dosyć istotna sprawa. To nie jest dwóch mężczyzn i to nie lub dwie kobiety. Można zapisać. Wydawałoby się, że tych rzeczy nie trzeba będzie układać w sposób fundamentalny, ale jesteśmy w miejscu historii takim, że niektórym się wydaje, że jest inaczej. Tylko to nie jest pierwotny zamysł Boży. Ja osobiście mnie to nie do końca interesuje. Gdyby mnie zapytano, jeśli dano by mi głos w tej sprawie, w sprawie politycznej, na temat tego, to bym powiedział, że mogą się pobierać kto z kim chce, to jest absolutnie dla mnie nieistotne. To w ogóle mnie nie interesuje, bo ja nie jestem z tej ziemi, nie zamierzam dbać o sprawy tego rodzaju w państwach, które ustanawiają kto z kim może, kto z kim nie może, co może, jak może, mnie to w ogóle nie obchodzi, kto z kim żyje i jak żyje. Natomiast z zamysłem Bożym, jeżeli chodzi o małżeństwo, bo każdy projekt, który jest dobry, jest zamysłem Bożym, który przynosi efekty, przynosi życie, jest to jakby bezpośredni lub pośredni projekt Boży, to projektem Bożym jest mężczyzna i kobieta. Więc to jest bardzo ważna informacja na sam początek. 2 Koryntian 6, 14, 18. 2 Koryntian 6, 14, 18. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Co ma bowiem wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakoż społeczność między dwoma jest między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami, myśmy bowiem świątynią Bożą żywego, Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkałem w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Tylko dwoje wierzących. Małżeństwo, o którym my mówimy, to jest dwoje ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Rozumiecie? Ludzie odrodzeni z Bożego Ducha. Dlaczego? No bo kiedy widzimy początek, to Bóg stwarza mężczyznę i kobietę i co? I jest z nimi. Amen? Jest napisane, że chodzili z nim. Oni z nim tam chodzili. W powiewie wiatru, czy w czym, już nie pamiętam, jest napisane, cokolwiek to znaczy. Ale to był on, ona i Bóg. A rozumiecie? On, ona i Bóg. Co to jest małżeństwo? On, ona i Bóg. A więc dwoje odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. To jest małżeństwo.
wszystko, co jest poza tym, nie jest małżeństwem. Jeżeli ktoś jest na przykład, ja często słyszę od ludzi tak, ale ja ją przyprowadzę do Jezusa, albo ja jego przyprowadzę do Jezusa. Ja mówię, to przyprowadź i się dopiero hajtaj. Z czym problem? Przecież ja ci nie zabraniam przyprowadzić ją czy jego do Jezusa. Tylko dopiero ohajtaj się później. A nie wcześniej. No ale bywa, że ktoś się nawraca i mąż czy żona są nienarodzeni z Bożego Ducha i oni zostali w tym związku. Czy to oznacza, że oni nie są małżeństwem? No niestety tak oznacza. Smutna prawda. Bo kto to jest małżeństwo, czy też co to jest małżeństwo? On, ona i... A rozumiecie? To jest bardzo ważne. Dlatego Paweł o tym później mówi. Jeśli ktoś ma żonę pogankę, tak, a ona go nie chce, niech się rozwiedzie. Na Pawła to nie był problem. Bo Paweł rozumiał tą zasadę, że to coś to nie było małżeństwo. Jeśli jedno z nich nie było odrodzone z Bożego Ducha, to to nie było małżeństwo, to było coś. Tak jak na przykład miłością nazywamy coś, wiecie, często mówimy, że to miłość jest. Ja mówię, nie, no to nie miłość. No. To są uczucia jakieś, takie różne, fajne, ale nie miłość. Tak samo to nie małżeństwo. To nie jest małżeństwo. To jest podobne do małżeństwa. To podobne do małżeństwa jest. Rozumiesz? Ale ty jesteś córką Boga, a on jest synem diabła. Czyli już nie jest tylko ty, on i Bóg. Tylko tam jest tak. Ty, on, Bóg i diabeł. To już nie trójkąt nawet. Bo trójkąt jest do przejścia. W cudzysłowie. A czworokąt już nie. To już tłok. Rozumiecie? To już tłok. Rozumiecie, co to jest małżeństwo? On, ona i Bóg. A nie on, ona, Bóg i diabeł. Również jeśli ludzie nie są narodzeni z Bożego Ducha, to z perspektywy duchowości nie są małżeństwem, bo to jest on, ona i diabeł. Znowu nie ta konfiguracja. Zauważacie to cały czas? To prosta matematyka. To znowu nie małżeństwo. Ja bym chciał, żebyśmy małżeństwem nazywali to, co jest małżeństwem. Dlaczego ten Kościół się nazywa, ta federacja, nazywa się Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii? Bo my głosimy pełną Ewangelię, mówimy rzeczy, jakimi są naprawdę. Nazywają nas poplecznikami rozwodów. Mówię, wy, tam się ludzie rozwodzą. Kiedyś Agata przyszła i powiedziała, mówi, no rozwodzą się, no. Się źle zwiedli, to się rozwodzą. Rozumiecie? Często ktoś nie jest w stanie znaleźć człowieka, który ma być z nim przez całe życie, dlatego że ten ktoś jest w innym lewym związku. Jego druga połówka się zawieruszyła gdzieś. Jest w jakimś dziwnym związku, które nie jest małżeństwem. Złożone rzeczy są bardzo. Ale to, co musimy rozumieć w tym wszystkim, to to, że małżeństwo to jest on, ona i Bóg. Czyli dwoje odrodzonych z Bożego Ducha ludzi uznajemy za małżeństwo. To jest trudne, kiedy ludzie emocje czy też hormony uważają za prowadzenie Bożego Ducha. Robi tak masa ludzi. W więzieniu to się zdarzało bardzo często, kiedy przyprowadziłem kogoś do Jezusa, natychmiast odzywała się do niego jakaś narzeczona sprzed lat.
To było mistrzostwo. Na początku zobaczyłem jeden przypadek, drugi, ale jak się pojawił trzeci, ja mówię, ale jazda! Przyprowadziłem świeżego chłopaka do Jezusa, został ochrzczony w Duchu Świętym. Mówię, wow! Poszedł na widzenie, wraca z widzenia, słuchaj, przyjechała do mnie, mówi, ty, zostawiła mnie tyle czasu. Ja mówię, kto przyjechał? No jakaś tam, mówi, ta, czy tam inna, wiesz. Ja mówię, to czarownica jest, mówię, czarownica. Nie, to nie jest czarownica, to tam jakaś, ta Manusia, Lusia, Musia, wiesz, o co chodzi. Mówi, Bóg ją przyprowadził do mnie. Ja mówię, jaki Bóg? Jaki Bóg? A w ogóle wiem, co będzie. Wiem, że go ta Lusia, Musia, Pusia zaraz odciągnie od Boga, bo ona jest posłana przez diabła do jego życia. Rozumiesz, o co chodzi? Ja to wiem, że tak zaraz będzie. To Bóg. Ja mówię, nie, to hormony. Kocham ją. Nie! Siedzisz w pudle już 2 lata. Rozumiesz, chłopie? I masz normalny testosteron. To nie jest miłość, to hormony. Hormony, nazwij to, hormony. Kocham go. Dlaczego go kochasz? No bo jest dla niej miły. Bo mi drzwi otwiera w pracy. Rozumiesz? Bo mi prezent zrobił, zapamiętam, że jest Dzień Kobiet. Bo naprawdę. I to jest ten, tak? Takie mam, posłuchajcie, przekonanie w duchu. Charyzmatyczka mówi do mnie. Takie mam przekonanie. Ja mówię, koniec. I co ja mam jej powiedzieć, jak ona ma takie przekonanie w duchu? A ja mówię, ale słuchaj, on jest nienarodzony z Bożego Ducha. To nic, jak go przyprowadzę do Jezusa. Ja mówię, to go przyprowadź, tylko mówię, nie hajtaj się z nim. Ale nie, 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 to Pan mnie prowadzi do tego. I co ja mam powiedzieć, jak Pan ją prowadzi? I ją Pan prowadzi tam. Ten sam Pan, co powiedział te wersety tutaj. Ten sam Pan ją prowadzi. Ten sam Pan. Ten Pan. To ma schizofrenię w takim razie, ten Pan. Rozumiesz? Chory Pan jakiś. Bo tu powiedział, że wierzący z niewierzącym nie ma nic wspólnego, a ten sam Pan teraz mówi, rozumiesz, że to jest ten. Czy istnieją precedensy? Tak, istnieją. Jak najbardziej istnieją precedensy. Istnieje prowadzenie Boże, które mówi, że jak się ohajtasz z tym czy z tamtym, czy z tą czy z tamtą, to ona czy on się potem nawróci. Ale to są precedensy, rozumiecie? Precedensy. Ja nie chcę dzisiaj procentowo tutaj myśleć, w sposób procentowy myśleć, natomiast to jest w ogóle, nie wiem, 1 na 100. Ale każdy myśli, to ja jestem ten 1 na 100. Nas obowiązują zasady. Rozumiecie, o czym mówię? Zasady. I nie przejmuj się. Jak postępujesz zgodnie z zasadami, to Duch Święty przebije się z objawieniem, jeśli tak będzie należało. On się przebije. Rozumiesz? On się przebije z objawieniem. On może spowodować precedens. Ale kiedy ty się będziesz trzymał sztywno zasad, to ty na pewno sobie to rozpoznasz. Ale jak ty będziesz w ogóle przede wszystkim szukał tego precedensu, to ty leżysz i kwiczysz. Rozumiesz? Ja zacząłem się trzymać tych zasad, powiem wam. Nawracam się w więzieniu w 2000 roku. W 2001, nie, w 2000 roku się nawracam, nie pierwszym, już nie pamiętam. W 2001 nawracam się w więzieniu. Modlę się i mówię tak, czytam te wersety i mówię tak, co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Mówię, nic, Panie. I posłuchaj mojej decyzji. Jestem z Agatą, mamy 2-letniego syna. Trzymam Biblię moją w ręku i mówię tak, Boże, wychodzę na wolność, pakuję się i zostawiam pogankę. I koniec. Rozumiecie? Łzy mi lecą tak. Co robię? Trzymam zasady Boże w ręku i mówię, zostawiam pogankę. Rozumiecie? Podjąłem decyzję. Ja nieraz ludziom mówię, ja się najpierw rozwiodłem, a potem ohajtałem.
Ja się rozwiodłem z Agatą w swoim sercu. Kiedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem, ja się z nią rozwiodłem. Ja ją porzuciłem, zostawiłem. Postąpiłem tak, jak mówi list do Rzymian. Bo nie ma nic wspólnego wierzący z niewierzącym. Powiedziałem, Boże, ona nic wspólnego ze mną nie ma. Nic wspólnego, nic wspólnego. Syna mamy, rozumiecie, syna mamy. A ja mówię, nic wspólnego nie mamy. Bo co powiedział Bóg? Że nie mamy nic wspólnego, a mamy syna. A co powiedział Bóg? Nic wspólnego. Mówię, nie mam z nią wspólnego syna. Nie mam, nie mam, nie mam. Ktoś powie, debil. Nie. Posłuszny słowu człowiek. A rozumiecie, o czym mówię? Posłuszny słowu człowiek. Jak powiedział, że nie macie nic wspólnego, to nie macie nic wspólnego. Amen? Nawet jak macie sztab dzieci, to nie macie nic wspólnego, bo tak powiedział Bóg, tak? Jak ktoś jest czarne, według twojej oceny, a Bóg mówi, to jest białe, rozumiesz? To musisz powiedzieć, oczy moje kłamiecie. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Bo tak powiedział Bóg. To znaczy, że oczy twoje kłamią. A więc jak Bóg powiedział, nie macie nic wspólnego, to ja mówię, nie mam nic wspólnego z nią. Nic. A więc się z nią rozszedłem w tej celi więziennej. I czytam dalej sobie pismo. Już jestem po rozejściu. Już zostawiłem ją i naszego syna. Rozumiecie? Jak mi emocje opadły? Bo przez parę dni się nie mogłem zebrać do kupy emocjonalnie. Bo jestem człowiekiem i mam duszę. Rozleciałem się w środku. Bo jestem w ogóle bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. I dla mnie zostawienie kobiety z dzieckiem w ogóle nie wchodziło w grę, nawet jak byłem w świecie, rozumiecie? To nie wchodziło w grę. Bo ja byłem zawsze odpowiedzialnym człowiekiem. Ja gardziłem mężczyznami, którzy zostawiają kobiety. Nie mówiąc, że zostawiają kobiety z dziećmi. Ja gardziłem nimi. Oni nawet nie byli moimi kolegami w świecie. Rozumiecie? Absolutnie. A więc jak opadły moje emocje, czytam dalej pismo i czytam tekst. Kto obcował z kobietą cnotliwą? Albo ją weźmie za żonę, albo zapłaci w złocie jej ojcu. Czytam. Mówię. Co to znaczy? Mówię, Boże. Czytam dalej ten sam tekst. I widzę w ogóle przed sobą obraz, jak Romanowi Ceruńskiemu płacę w złocie za Agatę. I spojrzałem w jego twarz, mówię, o Boże, kochany. Mówię, to wolę ją wziąć za żonę. I to jest precedens, do którego prowadzi Bóg. A nie, że zobaczy się cycki i się mówi prowadzenie pańskie. A to córka diabła. To jest precedens Boży. Rozumiecie? Tak wygląda precedens Boży. Na zimnego indyka. Tak to wygląda. I tak Bóg wprowadza objawienie w życie człowieka pobożnego. A jak ktoś jest najarany na wszystko w ogóle, co wpływa z duchowej rzeczywistości, jak szczerbaty na suchary, to płyną do niego wszystkie głupoty z zewnątrz. Zamiast trzymać się słowa, on się trzyma enigmatycznych wyobrażeń. I wszędzie Pana widzi. Rozumiecie? Wszędzie tylko nie w jego słowie widzi. Wszędzie Pan. Przyjechała na widzenie i przepraszam, wyszedłem na wolność, na widzeniu nic nie mówiłem. Wyszedłem na wolność, wróciłem do domu i mówię tak. Wyjdź za mnie. Ona mówi, słucham? Mówię, wyjdź za mnie natychmiast. Ona mówi, ty jesteś nienormalny? Nigdy nie chciałeś się żenić. Ja mówię, wyjdź za mnie, Bóg mi powiedział, żebym cię za żonę pojął. Ona tak stała naprzeciwko mnie w przedpokoju. Ona mówi, kretynie, mówi. A to jest w ogóle listopad, nie? A ona mówi, kiedy mam za ciebie wyjść?
Ja mówię, w styczniu jest pierwszy termin, już załatwiłem. Ona mówi, w styczniu, żenisz się ze mną w styczniu, tak? Ja mówię, no, żenię się z tobą w styczniu. Rozumiecie? Ktoś powiedział, co to w ogóle za historia jest? To jest posłuszeństwo słowu. Posłuszeństwo słowu. Na naszym ślubie byłem ja, Agata, nasz mały syn. Było dwoje świadków i moja matka. I wzięliśmy go w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nasielsku za 80 zł. Rozumiecie? Wróciliśmy do domu, zjedliśmy bitki wołowe i zamknęliśmy temat. Co ciekawe, od momentu tych oświadczeń w listopadzie do stycznia nie spałem z moją żoną obecną, bo powiedziałem, że to jest grzech. Ona mówi, ty jesteś w ogóle nienormalny. Ja mówię, nie. Ty śpi tu, ja będę spał na podłodze. Ja spałem na podłodze przez 2 miesiące. A dzień po moim ślubie usiadłem z nią i powiedziałem, a teraz szukaj Boga, bo się z tobą rozwiodę. Mówię, zrobiłem, co powiedział Pan. A teraz dalej wracam do zasad. Nawróć się. Ktoś mówi, co to jest? Ja mówię, prawda. I tego nie wolno się bać. Rozumiecie? Prawda. Jak Malwina Lisiecka, którą znacie jako naszą kochaną siostrę w Chrystusie, nie nawracała się po długofalowych głoszeniach naszego brata Tatka, to poszedł za moim przykładem. Przyszedł do niej, to był październik, i powiedział do niej tak, masz 2 miesiące. Ona mówi, na co? Na to, żeby się spotkać z Bogiem. Na razie wyprowadzam się z pokoju, a w styczniu z domu. Zostawiam cię z dziećmi. Albo się nawróć. W trymiga. Do stycznia była narodzona z Bożego Ducha i wypełniona Duchem Świętym. Pogadajcie z siostrą Malwiną, jak działają prawdy Boże. Moment! Nic nie działało, co Tadzio mówił. Nic. Wszystkie prawdy olewane były. Ale kiedy stanął w 100% na prawdzie, wyjdźcie spośród nich i nieczystego nie dotykajcie, powiedział Pan. To momentalnie sytuacja się zmieniła. Pierwsza Mojżeszowa, 24 werset. Rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 24 rozdział. Od 2 do 4 najpierw. I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego. Połóż proszę rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł ciebie na Pana Boga, nieba i ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. I od wersetu 12 teraz, ten sam rozdział. 24 od 12. I rzekł, Panie, Boże Pana mojego Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem, nachyl dzban swój, proszę, abym się napił, a ona powie, pij i wielbłądy twoje też napoję. Będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka. A ja po tym poznam, że okazałeś łaskę Panu mojemu. Abraham wysyła swojego sługę, aby on znalazł żonę dla jego syna Izaaka. Sługa jest pobożny i modli się i mówi co? Panie, wskaż, która to ma być. Wskaż, Panie. Co to znaczy?
To znaczy, że Bóg jest swatem. Bóg jest swatem. Wskaż, Panie. Na marginesie, idąc dalej tym torem, istnieje tutaj coś, co nazywam testem na małżonka. Jest to tak zwany test wielbłądowy. Duchowa zasada, która tam jest ujęta, jest bardzo ciekawą rzeczą. Jak przed chwilą przeczytałem, sługa się modli do Boga i mówi: jeśli to ta, to niech napoi mnie i wielbłądy moje. Nie wiem, czy wy wiecie, ile wielbłąd pije. Kto z was wie? Za jednym razem. Ile? Kto strzela? Nie no, 200, nie. 60. 60 litrów jeden wielbłąd. Tych wielbłądów było 12. Kubeł miał w tamtym czasie 8 litrów. Wiadro. Dziewczyna. Mniej więcej wagi 60 kg, powiedzmy. Ile musiała wyciągnąć wiader ze studni, żeby napoić 12 wielbłądów? Wyobrażacie to sobie? Setki kilogramów. Setki kilogramów. Test wielbłądowy. Co to znaczy? Na męża czy na żonę nadaje się tylko ten, kto jest w stanie pokochać całym swoim sercem, bez względu na wszystko i absolutnie położyć swoje życie za drugiego. Ten się nadaje. Tylko ten. I tylko takiego wskaże Bóg. Innego Bóg nie wskaże. Często ludzie mówią: Bóg mi wskazał tego człowieka, on będzie moim mężem. Pobierają się, okazuje się, nie wypał. Ja mówię: kto ci wskazał tego męża? Powiem. Bóg. Bóg jest swatem. Przypowieści Salomona 18:22. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. Małżeństwo od Boga jest zawsze dobre i pełne życia. Zawsze dobre. Zawsze dobre. Kto znalazł żonę, czytaj też męża, znalazł coś dobrego. Jak mąż czy żona nie są dobrzy, to nie wskazał ich Pan. Tylko znalazłeś ich innym organem, nie duchem. Inny organ ci posłużył do tego. Są różne organy, którymi można znaleźć męża czy żonę, jednak tylko jeden z nich jest anteną Bożą. Każda inna antena nie jest Boża w tym wypadku. Chodzi o to, że coś, co daje Bóg, jest zawsze dobre. Rozumiecie? Zawsze. Jak ja patrzę na małżeństwo, w którym mąż czy żona nie są dobrzy dla siebie nawzajem. Rozumiecie? Zrobili już wszystko ze sobą i dalej nie są dobrzy. Okej? To znaczy, że gdzieś jest pomyłka. Jakaś pomyłka. Oczywiście ja rozumiem, czym są zaburzenia osobowościowe, wiele tych rzeczy, ja to wszystko rozumiem. Natomiast jeżeli ktoś jest od Boga, to ten ktoś się ułoży odpowiednio. Rozumiecie? Ułoży się. My z Agatą przeszliśmy w życiu masę różnych rzeczy. Jesteśmy 19 lat po ślubie, a łącznie ze sobą żyjemy 27 lat. Przeszliśmy masę różnego rodzaju problemów. Przyjeżdżała do więzień do mnie. Traktowałem ją strasznie w życiu. Przeszła gehennę ze mną w świecie, kiedy byliśmy. Natomiast
kiedy dziś patrzę na to z tej perspektywy życia, z perspektywy życia, czasu, który upłynął, to widzę, że Bóg nas wyswatał. Rozumiecie? Bo jest to coś dobrego w moim życiu. Kto znalazł żonę czy męża, znalazł coś dobrego. Jest taki werset w Biblii, Jezus mówi tak, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Na ten werset powołują się różnego rodzaju przywódcy, mówiąc o tym, że rozwód nie pochodzi od Boga. Ale ten werset wyraźnie mówi, to co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Bo to jest coś dobrego. Ale jak się ludzie sami złączyli, bo wszystko jest możliwe dla człowieka. Szczególnie narodzonego z Bożego Ducha. Człowiek może zrobić wszystko, łącznie z tym, że małżeństwo wygenerować, samemu sobie wygenerować małżeństwo. Rozumiecie? Można to zrobić. To nie jest coś, co złączył Bóg. Jezus powiedział, to, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Dlaczego? Bo to, co złączył Bóg, jest nie do rozłączenia. Tego nie można rozłączyć. Nie można, to się nie da rozłączyć. Tak jak nie można utracić zbawienia, tak małżeństwo, które jest od Boga, nie może się rozpaść. Rozumiecie zasadę? Nie to, że nie wolno mu się rozpaść. To nie jest przykazanie Boże. Tylko ono się nie rozpadnie. Nie może, nie da rady, nie potrafi, nie ma takiej siły do tego. Ale jak się rozpadło, to znaczy, że to nie jest od Boga. Się rozpadło. Nieważne, dlaczego to nie jest od Boga. Ważne, że nie jest. Bo się rozpadło. Ale tam są dzieci, to Pan dał. Ludzie mówią, ale wiesz, z tego były dzieci. To jest dar od Pana. Ja mówię, człowieku, no jak idzie ulicą kobieta, jakiś bydlak ją zgwałci, ona zajdzie w ciążę, to coś, to Pan zaaranżował? No błagam Cię. No jakby Pan aranżował ciążę, no to no bez przesady. No. Pana mieszać w ciążę. Pan dał możliwość ludziom rozradzania się, no i koniec się, ludzie rozrażają, mogą się rozradzać, jak im tam pasuje, prawo, w lewo, z kim chcą, jak chcą, rozumiesz? Pedofil gwałci człowieku 12-latkę, ona zachodzi w ciążę, pewnie Pan w tym był, bo dziecko jest w ogóle darem od Pana. W tych kategoriach nie czytamy Pisma Świętego. To, że gdzieś jest w jakimś małżeństwie dziecko, że ono powstało, to nie dlatego, że małżeństwo jest zaaranżowane przez Pana. Koniecznie. Rozumiecie? Bo to nic nie znaczy. List do Efezjan 5:21. List do Efezjan 5:21. Usługujcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I Filipian 2:4. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. W małżeństwie podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o rozwój tego małżeństwa, to jest zorientowanie na siebie nawzajem. Jeżeli ktoś szuka złotej formuły do małżeństwa, to brzmi ona w ten sposób. Traktuj swojego męża lepiej od siebie, a ty traktuj swoją żonę lepiej od siebie. I koniec. Zorientujcie się na siebie nawzajem. Ty chłopie, bądź skupiony na niej, a ty kobitko, bądź skupiona na nim. Nie na sobie osobno bądźcie skupieni, tylko tam bądźcie skupieni. Ty szukaj jej dobra, a ona niech szuka twojego dobra. I wtedy to nie ma prawa zgrzytać. To nie zgrzytnie. Wbrew obiegowej opinii, że w małżeństwach muszą być trudne dni,
Oświadczam oficjalnie, że można tak żyć w małżeństwie, że przez całe małżeństwo nie będzie ani jednego trudnego dnia. Tak można żyć, wyobraźcie sobie. Ja wiem, że takie doświadczenia są rzadkością u ludzi. Ale to jest możliwe, kiedy jest się zorientowanym na siebie nawzajem. Rozumiecie? Wystarczy to. Zorientowanie na siebie nawzajem. W ogóle trzeba, jeśli człowiek jest zorientowany na drugiego człowieka i vice versa, to tam zachodzi prawdziwa miłość. Tu nie trzeba filozofować głęboko. Nie trzeba filozofować. Rozumiecie? Nie trzeba filozofować. Trzeba być zorientowanym na siebie nawzajem. I koniec. Kiedyś do mnie Bóg powiedział tak. Wierzysz, że jestem miłością? Ja mówię, wierzę. I wierzę, że miłość nie szuka swego. Ja mówię, wiem. To znaczy, że ja nie szukam swego. Od razu mi runęło masa w ogóle rzeczy, które miałem w głowie. Runęły mi takie rzeczy, że on chce mojej w ogóle mojego posłuszeństwa, chwały, różnych rzeczy. Runęło mi to wszystko. Nie szukam swego. Ja mówię, Panie, to czego szukasz? A on powiedział do mnie, Twojego. Jak ja będę szukał Twojego, a Ty będziesz szukał mojego, to pójdziemy jak petarda przez ten świat. Ja i Ty. I w małżeństwie jest tak samo. Jak ona szuka tego, co jego, a on szuka tego, co jej, to pójdą jak petarda przez życie. Jak petarda. Rozumiecie? To będzie mała armia. Mała armia. Co to jest wspólnota małżeńska? Wspólnota małżeńska opiera się na czterech podstawowych elementach. To znaczy, że mąż i żona muszą posiadać zgodność stuprocentową w tych czterech sprawach. W pozostałych rzeczach mogą mieć odmienne zdania i nie ma to żadnego znaczenia. Ale jeśli będą mieli stuprocentową zgodność w tych czterech rzeczach, o których za chwilę powiem, to małżeństwo musi odnosić sukces. Po pierwsze, jest to jedna wizja służby. Jedna wizja służby. Nie może być dwóch wizji służby w małżeństwie. Jeśli będą dwie wizje służby, małżeństwo nie wytrzyma. Po drugie, musi być to seks. I on i ona muszą mieć takie same poglądy w seksie. W 100%. Jeśli nie mają, będą konflikty. Jeśli nie na tym odcinku, to na innym. Rozumiecie? Ludzie nie doceniają siły seksu. W kościołach się zepchnęło seks, gdzieś się go schowało pod ławką, nie wiem pod czym. Rozumiecie? O seksie się nie mówi. Seks jest wstydliwy. Rozumiecie? Bóg tak nie uważał, że seks jest wstydliwy. Adam z Ewą ciurlali się na oczach Boga i wszystko było git. Przyszło wam to kiedyś do głowy? Latali nago. To ludziom do głowy nie przychodzi. Ale tak było. I to nie ja napisałem Biblię, zaznaczam. Po trzecie, są to finanse. Stuprocentowa zgodność w temacie finansów. Jeśli będzie rozjazd w sprawie finansów, będzie rozjazd w małżeństwie. I czwarta rzecz to jest, są dzieci. Zarówno ich liczba, jak i ich kierunek wychowania. Rozumiecie? Małżeństwo nie musi mieć dzieci, jak nie chce, ale musi on nie chcieć i ona nie chcieć. I wtedy nie muszą mieć dzieci. Po prostu. Jeżeli małżeństwo chce mieć dzieci,
to muszą być zgodni, ile mają mieć dzieci. Nie, że ona chce jedną, chce szóstkę. Bo wcześniej czy później to się źle skończy. Rozumiecie? Również w temacie wychowania dzieci musi być jeden kierunek. Jeden. A nie, że matka broni dzieci przed ojcem albo na odwrót. Rozumiecie? Jeden kierunek. Jeden głos. Jeden głos. I w tych czterech aspektach, jedna wizja służby, życie seksualne, finanse i dzieci, jeżeli będzie jedność myśli, jedność zdania, małżeństwo jest nie do ruszenia. Reszta to są drugoplanowe sprawy. I w pozostałych rzeczach trzeba dać sobie absolutną co? Wolność. Zupełną wolność. Zupełną wolność. Rozumiecie? W innych sprawach wolność w małżeństwie. A nie trzymanie za uzdę jedno za drugie, jedno drugie, wiesz o co chodzi. Bo to jest dramat. Czemu na nią patrzyłeś? Bo mam oczy. Ale tak na nią patrzyłeś, że... Jak na nią patrzyłem? No tak. Nie, no tak nie patrzyłem. No tak robię, jak mam katar. No. Czemu jesteś zazdrosna? Nie jestem zazdrosna! Nie, no czemu jesteś zazdrosna? Brak ci czegoś? Nie. Dlaczego uważasz, że na nią tak patrzyłem? To są rzeczy naturalne w małżeństwach chrześcijańskich. To musi być wycięte wszystko. Wszystko wycięte do nogi. W tych czterech sprawach stuprocentowa zgodność. W pozostałych rzeczach absolutna wolność. Rozumiecie? Jak moja żona by przyszła do mnie i powiedziała tak, wyjeżdżam na miesiąc. Ja bym jej nie zapytał gdzie. Ja bym jej nie zapytał z kim. Wiecie, co bym zapytał? Ile to nas będzie kosztować? Takie by było moje pytanie. Ponieważ jak moja żona powiedziała, wyjeżdżam na miesiąc, to ja wiem, że moja żona chodzi z Bogiem. I ona doskonale wie, co robi. Doskonale wie, co robi. Ja bym powiedział, ile nas to będzie kosztować. Takie bym zadał pytanie. List do Efezjan 5, 22-29. Żony, traktujcie swoich mężów jako tych, którzy mają nad wami władzę. Tak to brzmi naprawdę. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus jest głową Kościoła. On ratuje i zabezpiecza ciała oraz duszę. Ale jak Kościół jest podporządkowany Jezusowi Chrystusowi, tak i żony powinny być podporządkowane we wszystkim swoim mężom. Mężowie, kochajcie swoje żony w taki sposób, jak Chrystus Jezus pokochał Kościół, złożywszy z jego powodu ofiarę ze swojego życia, aby go uczynić godnym czci, oczywciwszy go poprzez wyłożenie mu sensu wszelkiej prawdy, zanurzając go w niej niczym w wodnej kąpieli. Zrobił to, aby ustawić obok siebie samego Kościół sławny, wspaniały i cieszący się uznaniem, nie mający żadnej skazy ani niedociągnięcia lub czegoś takiego, ale by był święty i nieskażony. Mężowie powinni kochać swoje żony dokładnie tak samo, jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, ten kocha siebie samego. Bo nikt nigdy nie miał w nienawiści życia swojego ciała,
ale je zaspokaja i rozpieszcza, aby kwitło tak, jak i Pan zaspokaja i rozpieszcza Kościół, aby kwitł. Tak brzmi ten fragment w rzeczywistości. To jest opisana charakterystyka zależności. Nieco inna, jakby się wydawało wielu ludziom. Jeżeli wchodzimy w związek małżeński, to mężczyzna ma stać się przywódcą. Ma dbać o swoją kobietę, aby kwitła. Ma ją zaspokajać. Ma ją rozpieszczać. Takim ma być przywódcą. Jakże to różne od tego, co się mówi. A tak Chrystus traktuje Kościół. Ratuje go, zaspokaja i rozpieszcza. Rozumiecie? Dba o niego w najwyższej formule. Żona ma uznać go za Chrystusa do swojego życia. Wiecie, kim jest Chrystus? To Zbawiciel. Ona musi w nim widzieć swojego Zbawcę. Zbawcę. Wiecie, żeby widzieć w kimś Zbawcę, to trzeba mu w 100% ufać. Trzeba w 100% czuć się bezpiecznym w jego środowisku. Ale tak wygląda prawdziwe małżeństwo. Prawdziwe małżeństwo nie ma gard przed sobą. Dla niej nie ma żadnego problemu, żeby go uznać za przywódcę, bo on jest mistrzem świata. To mistrz świata. Nie ma lepszego. Rozumiecie? Ona zawsze ma przynajmniej jeden orgazm, a dopiero on ma swój. Zawsze tak jest. Ona to wie. To mistrz świata. Jej niczego nie brakuje. Ona nie zastanawia się, skąd wziąć pieniądze. Rozumiecie? Ona nie wysłuchuje nigdy od niego informacji. Wiesz, jest trudno. Nie mam pracy. Tak nie ma mistrz świata. Rozumiecie? Czy wierzycie w to, że Agata nie zna nawet pinu do karty swojej? Wierzycie w to? A wiecie, dlaczego nie zna tego pinu? Bo jej się nie chce przeczytać z kartki na biurku. Bo ją to nie obchodzi. Ona otwiera portfel i mówi: biorę 150 zł. I to wszystko. Ona nie nosi w portfelu pieniędzy i nie ma karty. Nie dlatego, że nie może. Dlatego, że ją to nie obchodzi. Bo to mój zasmarkany interes. Że moja żona była zaspokojona, zabezpieczona i rozpieszczona. To mój zasmarkany interes. Bo tak powiedział Bóg. Dlatego ona może mnie czcić i uznawać mnie za przywódcę i swoją głowę. Bo ona nie boi się w moim środowisku. Bo widzi we mnie Zbawiciela. Oto wytyczne pańskie do życia w małżeństwie. Rozumiecie? Oto wytyczne pańskie do życia w małżeństwie. Jak Piotr usłyszał te rzeczy od Jezusa, to powiedział tak: jak tak się mają sprawy męża i żony, to nie warto się żenić. Rozumiecie, o czym mówię? To go przerosło. To go przerosło. Tak jak wiara nie jest sprawą każdego, tak małżeństwo nie jest sprawą każdego. Ale kto chce małżeństwa, oto standard Boży. Kto tego chce, oto standard Boży. I dla mężczyzn, i dla kobiet.
Hebrajczyków 13:4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Seks jest prawdziwym seksem wtedy, kiedy jest zamknięty w małżeństwie. Kiedy przebadano w Stanach od strony socjologicznej różnego rodzaju grupy społeczne, przebadano między innymi grupę narodzonych z Bożego Ducha i wypełnionych Duchem Świętym chrześcijanek. Test ten dotyczył satysfakcji seksualnej. Ta grupa społeczna była najwyżej. Pokonały wszystkie grupy w tym teście. Rozumiecie? Często ludzie mówią, Bóg się gniewa, jak ludzie mają seks za małżeństwem. Ja mówię, Bóg ma to w nosie. Bez przesady. Chrystus umarł za nas wszystkich, pamiętajcie. Bóg się nie miesza do tych spraw. On się raz zamieszał przez Chrystusa i zakończył temat z ludzkością. Nie trzeba w ogóle podnosić tematów seksualnych jako specjalnych grzechów, jak to robi Kościół katolicki, czy jak to robi wielu protestantów w ogóle. Rozumiecie, o co chodzi? O, wielkie grzechy. Żadne wielkie. Problem to problem, rozumiecie? Grzech to grzech, bez przesady, nie? Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o jakość zagadnienia, o najwyższy standard, o to, co to ma być. Życie seksualne, ono ma przynosić zjednoczenie, podnosić małżeństwo do rangi nieba. Rozumiecie, o czym mówię? Ono po to jest. I ono w małżeństwie będzie rozwijać się najlepiej. Najdoskonalej, najkompletniej. O tym mówi to słowo. Jeremiasz 2:2. Księga Jeremiasza 2:2. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś ze mną na pustyni, w kraju nieobsiewanym. Istnieje pojęcie takie jak narzeczeństwo. Narzeczeństwo jest to okres przed ślubem dwojga ludzi. W Izraelu jest kultura wśród ortodoksyjnych Żydów, że trwa to rok. Rok czasu dwoje ludzi ze sobą przebywa w stanie narzeczeństwa. Co oni robią w tym czasie? Oni poznają się, oglądają. Oni przede wszystkim patrzą na to, czy to, co między nimi jest, to jest prawdziwa miłość. Oni również w tym czasie przyglądają się, jakie uczucia żywią do siebie naprawdę. Na jakim poziomie są te uczucia. I oni też patrzą na to, jak wygląda ich przywiązanie do siebie. To robią ortodoksyjni Żydzi. Warto brać z nich przykład. Warto się pooglądać, rozumiecie? Pooglądać, czy to na pewno ona, czy to na pewno on. Czy nie pomyliłem się w tym wszystkim, czy nie pomyliłam się. Czy to jest ten człowiek, czy przechodzi ten test wielbłądów, czy to się nadaje na żonę, czy to się nadaje na męża. Rok izraelski. Rozumiecie? To duchowa zasada. Czy to znaczy, że nie można się pobrać w 3 dni? Można, to nie o to chodzi. Wszystko można. Wszystko możesz robić.
Ja jestem natomiast zwolennikiem korzystania z Bożych zasad. Rozumiecie? Lubię to zobaczyć. Tak samo jak ja kupuję samochód, to ja nie kupuję samochodu w ten sposób. O, samochód, ja je kupię. Ja wezmę samochód, ja go wstawię na warsztat. Ja sprawdzę, co on ma w środku. Mam takich fachowców, że mi każdy drobiazg pokażą. Rozumiesz? Wszystko mi wyłuskają. Powiedział, panie Arturze, to nie jest warte tych pieniędzy. Pan to zostawi. A cóż za różnica dopiero między samochodem a człowiekiem? Miałbym się związać z kimś, kogo dokładnie nie znam? Dlaczego? Ktoś powie, wiesz, to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Ja mówię, pewnie, że tak. Też tak jest. To też jest precedens. Ja nie mówię, że tak nie jest. Też tak bywa, ale to precedensy. Rozumiecie? Czasem się tak zdarzy. Czasem tak będzie. Ok? Ale Maria z Józefem byli rok przed ślubem. Pokazali zasadę. I co? I się nie uprawia seksu w tym czasie. Bo się popsuje ten seks. Bo on potem będzie wybrakowany. Ja czasami patrzę na ludzi, jak nawet u nas w kościele, jak się ze sobą są, w takich tak zwanych tych narzeczeństwach, nie? I oni już się traktują jak stare małżeństwa, takie w ogóle stare, 30-letnie małżeństwo. Ja mówię, co? Mówię, Boże, już się kłócą przed małżeństwem, a co będzie dopiero po? Mówię, czemu już się kłócą? Czemu już do tego dochodzi? Ja tak myślę, zastanawiam się tak nad tym. Albo się traktują tak jakby, kurczę, nie wiem, już ze sobą żyli, mieli dzieci, trójkę, piątkę, tak chodzą, wiesz, takie staruszki w ogóle małżeńskie. Mówię, coś to nawet romantyczne nie jest. Rozumiesz, o co chodzi? Takie... Warto poczekać, warto pobyć razem, poobserwować się, jaki on jest. Czy jak poszłam z nim do pizzerni, to kurczę, kupiliśmy pizzę, w ogóle jak przyszedł kelner, jak przyniósł kelner rachunek, to on se w nosie dłubał, albo akurat do toalety musiał wyjść. Mówię, jak on ci pizzy nie kupuje, nie płaci za to, rozumiesz, o co chodzi, to się 5 razy zastanów. No kurczę, no nie zapłacił za pizzę. 25 zł, no. A mówi ci, że ci świata przychyli. No kurczę, zorganizowałby te 25 zł na tą randkę, rozumiesz, o co chodzi? Ja rozumiem, że może nie miał, ale przyszedłby do mnie pożyczył. Powiedział, Artur, daj mi 5 dych, idę z nią do knajpy. Powiedział, masz, chłopie, idź, kurczę, wiesz, o co chodzi, przybujaj się, weź jeszcze kurczaczki. Rozumiesz? Uruchom jakiś kurczę szwung, wiesz, o co chodzi, zrób coś. Zaimponuj tej dziewczynie, pokaż się, w ogóle, wiesz. Kosztowało 30 zł, daj temu krenowi 50, niech ona widzi, rozumiesz, że masz gest, niech ona się czuje bezpiecznie, a nie, kurczę, rozumiesz, trzęsi łapa jesteś i tyle. Co ty chcesz jej pokazać? Jakie poczucie bezpieczeństwa jej dasz? Jakie? Jakie? A potem mówisz, że ona materialistka. Każda kobieta jest materialistką. Jak kobieta nie jest materialistką, to jest zaburzona. Taka jest prawda. Każda normalna kobieta jest materialistką. To jest normalna sprawa i ma być, bo taką Bóg stworzył. Ona ma gniazdo budować. Ma naturalną potrzebę posiadania pieniędzy w swoim życiu. A facet ma te pieniądze dawać. I ostatnia rzecz, psalm 127,3. Psalm 127,3. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. To dar od Boga. To znaczy, że my musimy rozumieć, że dzieci to nie jest coś, co jest przypadkiem. To jest coś ważnego. To ważna rzecz. Dzieci nie są wypadkową seksu. Rozumiecie, o co chodzi? Tak się nie robi dzieci. O, dziecko mi się przydarzyło. Ja w ogóle nie chciałbym się komuś przydarzyć. Tak sobie pomyślałem ostatnio, w ogóle stałem przed lustrem, mówię, kurczę, w ogóle fajnie, że nie jestem przydarzony taki, że się nie przydarzyłem moim rodzicom. To nawet takie miłe teraz, po tych prawie 50 latach życia, wiecie, że tak się nie przydarzył, tylko tak, wiesz, chcieli mnie. Wiesz. To ty decydujesz, czy chcesz ten dar, czy nie chcesz. Daru można nie chcieć i to jest w porządku.
Nikt nie musi chcieć mieć dzieci. Nie chcesz mieć dzieci, nie mieć dzieci. Gdy doszło do ciąży, to jest to człowiek. Rozumiesz? A więc to dziecko trzeba urodzić. Po prostu. Jeżeli przydarzyło się, że zostało dziecko usunięte, spokutowałaś z tego, zamknęłaś temat w swoim życiu, rozumiesz? Jesteś świadoma dzisiaj, jako osoba w ogóle Boża jesteś świadoma. Nie jest to wielka sprawa, często ludzie robią wielką sprawę, a bo tam usunęli ciążę, ja napisałem taki artykuł, aborcja, w ogóle grzech przereklamowany, bo co to mówi aborcja? Jeszcze tam wykazałem w ogóle to, mówię, przynajmniej to dziecko do nieba idzie na 100%, tak? A jak ja zabiłem chłopa, jak miałem 17 lat, to nie wiem, gdzie poszedł. O, taka prawda. Przynajmniej jak dziecko zostało usunięte, to na pewno w niebie jest, tak? To mój czyn był 1000 razy gorszy niż w ogóle tej kobiety, która ciążę usunęła. Rozumiecie? Ale fakty są takie, że jeżeli doszło do ciąży, bo do ciąży nie musi dojść, to już nie chce, są zabezpieczenia, jest masa różnych zabezpieczeń, nie chcesz, nie musisz mieć dzieci. Ale jak doszło do ciąży, to niech to dziecko się urodzi. Bądźmy tego świadomi. Ewangelia, przepraszam, Efezjan 6:4 na koniec. Dzieci wychowujemy dla Boga. Co to znaczy? Dzieci nie wychowujemy dla siebie. Dzieci nie są zabawkami, pocieszeniem jakimś. Rozumiecie, o co chodzi? Dla Boga wychowujemy dzieci. Dziecko się rodzi, przynosi się go i się mówi: Panie, Twój człowiek, dla Ciebie go wychowam. Dla Ciebie go wychowam. Zrobię z niego petardę Bożą. Dzieci się nie rodzą po to, żeby były zaspokojeniem naszych ambicji, zrobiły to, co my nie robiliśmy, wiecie, o co chodzi, albo żeby nam było fajnie. Nie. Dla Pana. Dla Pana. Jak już chcesz mieć te dzieci w tym małżeństwie, to jak dla Boga je wychowuj. Tak? Amen, przyjaciele. Mamy modlitwę, więc...